Szczęść Boże. Dzień dobry. W nowym roku. Witamy wszystkich. W 2024. Tak jest. Międzypokoleniówka melduje się na rozkaz w nowym roku. Tak, musiałyśmy troszeczkę odpocząć, dlatego jest z opóźnieniem ta międzypokoleniówka i o tym odpoczynku jeszcze dwa zdania powiemy. Ja dzisiaj właśnie mam holidays na sobie. Exotic holidays. Nie były egzotyczne, ale... Chociaż jakby powiedzieć na no, pewne ludzkie zachowania, to pewnie były egzotyczne. Bardzo <noise> dla niektórych bardzo egzotyczne. Ale cieszę się, że troszeczkę odpoczęłam. Ale dzisiaj taki odcinek... Ecik, hmm. ja cichaneczko zapytam. No, to znaczy nie, to, to taki odcinek, no. można powiedzieć tak, o świętach, o wspomnieniach, o atmosferze. I nie umie go zatytułować tak naprawdę o żalu, o lardości, o tym wszystkim, co może się w święta stać dzięki ludziom. Albo przez ludzi, myślę Albo bardziej przez, przez ludzi. Przez ludzi. E, dlatego, że e, wielu z Was e, mówi do nas i też że tacy przyjaciele moi mnie zainspirowali, bo powiedzieli, że święta po noc są e, tak traumatyczne, że nawet w traumach e, Wyprzedzają, czy obchodzenie rodzinne świąt. Nie mówimy o, o tym, że się modlimy i że siedzimy w kościele. Wyprostuj się. No, no właśnie. Wypraszam. Tak. To tylko, tylko o, te, o to sztuczne wymuszanie tego, że musimy siedzieć razem przy stole, często z rodziną, z którą się nie spotykaliśmy wiele lat, powoduje takie traumy, że nawet wyprzedzają te traumy i rozwód, i utratę pracy. Jak ktoś to mądry I, powiedział. Tak? tak, to są badania przeprowadzone. I tak mnie zainspirowało, że może. Rzeczywiście każdy z nas myśli, że, yy, że to tylko u niego w domu tak jest i że tylko z jego rodziną tak jest. Więc, Haneczka, mam do Ciebie pytanie. Czy ty choć raz w życiu przeżyłaś takie święta, wiesz, takie jak w reklamie, że nikt się z nikim nie kłóci, że wszystkie pokolenia są ze sobą, jest miło, przyjemnie, za dużo, się... Za dużo, tylko, za dużo pytań. Tylko uda, u, u, udanymi prezentami e, i zawsze jest ciepła atmosfera, i tak, wiesz, wszyscy są na czerwono i na zielono i same złote bombeczki. Zielono. Tutaj, wiecie o czym mówię? Czyli mówię o reklamach bożonarodzeniowych, które o nic komercji. wspólnego tak o komercji, które nic wspólnego nie mają z obchodami faktycznie u narodzenia Pana Jezusa, ale mają wspólne coś z tym, co się tak pokazuje, wiecie, z tym, żeby zarobić dużo. A większość z nas mam wrażenie, że wzoruje się, że tak powinny święta wyglądać, a później doznajemy ogromnego rozczarowania. To znaczy, zadałaś mi pytanie. Tak, zadałam Ci pytanie. Y czy takie święta kiedyś miałam? Tak, ale wtedy y, miałam lat a, od jednego roku do trzynastego roku. Mm. Miałam takie święta, y, gdzie było ciepło. Może nie były to jakiś zjazd rodzinny, ale były to takie właśnie święta, takie gdzie był stół okrągły, gdzie była zastawa, gdzie czekało się na gościa. Tak. Uh -huh. I nie, nie było czerwono, zielono, u babci nie było bogato, ale było um, miło. Uh -huh. I na przykład yy, wigilie nie były drzwi zamknięte, yy, przychodził sąsiad z sąsiadką z życzeniami po swojej wigilii. Yy, takie ciepłe święta mi się marzą, marzą mi się, yy, zawsze mi się marzyły. Starałam się yy, zrobić tak, tak? Fakt, że uległam temu, co ty mówisz, zielono, czerwono, choinka mm -hmm. i tak dalej. Yy, ale chyba nigdy mi to nie wyszło tak naprawdę? Zawsze zamierzałam tak skupić rodzinę, ale czym bardziej się starałam, tym więcej dostawałam po głowie, czego nie rozumiałam. Mimo tego mimo swoich lat, mimo tego, że weszłam już w dorosłość, nie potrafię zrozumieć, że ludzie chcą się spotykać, ale nie są dla siebie mili. Więc po co? Więc o czym ten odcinek będzie, o traumach świątecznych. Czyli o tym pewnie się spotkaliście nieraz, pewnie wśród Was są osoby, które są w związkach małżeńskich, i yy, ile razy słyszycie bo to słyszę od Was, ale to powtórzę proszę, żebyście się podzielili w komentarzach, bo może ktoś rzeczywiście ma, ma idealnie i ma sposób na to, jak może być idealnie, ale ile razy usłyszeliście, yy, że. Yy, a kiedy dzieci? A kiedy dzieci? A też nieraz się spotkałam z tym, że to jest bardzo traumatyczne pytanie, bo na przykład ktoś właśnie stracił to dziecko i rodzina o tym nie wie. Albo to małżeństwo się stara o to dziecko i, i nie mogą. Takie, i nie pytanie, mogą się, żeby... takie pytanie jest. To takie wchodzenie kogoś obcego do łóżka komuś, tak? To jest niefajne. To jest wchodzenie z butami w życie. Tak. Czy podobne yy... pytanie masz Panne i kawalera, a kiedy się ożenisz? Kiedy wyjdziesz za mąż? A nie może... masz nikogo? Tak. A może ta osoba szuka. Może nie może znaleźć, a może została, razem? tak, a może została porzucona, prawda? Przez kogoś, no tak, tak po prostu. To nie są pytania do zadawania e, przez osoby, z którymi się człowiek dawno nie widział, zwłaszcza właśnie przez no to gminy. To co mi się zawsze tak marzyło. Ja tak starałam się. Ja bardzo, bardzo kocham swoją rodzinę i też dostałam w tupę od rodziny, no, tak? Mówię no brzydko no, powiedziałam, bardzo tak. brzydko powiedziałam. No, ale to ktoś bym powiedział, że to jest wulgarizm. No, przepraszam za wulgaryzm, ale nie potrafię, akurat nic mi na myśl nie przyszło. I często było tak, że starałam się, cieszyłam się, super, jest kulacja, jest fajnie, i w pewnym momencie ktoś mi szpikulca dał, i w kuchni się popłakałam, wracałam, nic nikomu nie mówiąc, że to było dla mnie przykre. Ale pytasz się, hmm, czasami się zastanawiam, czy to tak trzeba kleić na siłę rodzinę z krwi? Czy przede wszystkim, co też niedawno usłyszałyśmy, też od mojego spowiednika, że Patrycja, my wszyscy jesteśmy rodziną, wszyscy chrześcijanie, wszyscy ochrzczeni, jesteśmy jedną rodziną i niekoniecznie to musi być ta rodzina z krwi i niekoniecznie z tą rodziną z krwi trzeba spędzać te święta. Tak, tylko że to jest strasznie przykre. Dla mnie jest to bardzo ciężkie, nie potrafię z tym się pogodzić, mimo wszystko, mimo. Yy, no przeszłam różne rzeczy dzięki temu, że tak zostałam potraktowana. Myślę, że sobie radzę. Ale mm -hmm. i tak mi się zawsze marzy, właśnie może niekomercyjny, takie jak tam czerwono, zielono i inaczej, mm -hmm. ale fajnie taki nastrój w domu. E i wspólne teraz wyjście tak na pasterkę. Wspólne nie? wyjście na pasterkę. Wspólna modlitwa, wspólne kolędy, śpiewanie. No, no, na pewno nie taka sytuacja, jaką miałyśmy jakiś czas temu. Nie zdradzimy kiedy, żeby nikt się nie czuł oceniony i nie pomyślał, że to chodzi o to miejsce, czy o tamto. Jak e, był wśród nas ksiądz, a ksiądz z nami spędza czas e, świąt wielkanocnych, świąt Stanisław wielkanocnych, i Bożonarodzeniowych e, od lat. I był z nami ksiądz i no, wiadomo, że tam jedna osoba poprosiła, żeby ksiądz poprosił Prowadził modlitwę, a druga mówi, ale ja nie wiem, czy wszyscy są wierzący. Ja mówię, no to moment, moment, to są święta kościelne. No sama nazwa to jest Boże, mówi, no, jest Boże narodzenie. narodzenie. Nie wiedział, to, to jeżeli jest Jeżeli nawet muzułmanin obchodzi Boże Narodzenie, zresztą miałyśmy gościa muzułmanina, tak. jak dobrze pamiętasz, tak. Obcho to obchodził Boże Narodzenie z nami świątecznie dostał tekst kolęd i z nami kolędy też śpiewał. E, stanął na modlitwę, oczywiście jej nie znał, ale nie protestował. E, więc e, no cóż. No, no uszanujmy. Uszanujmy siebie. Jeżeli obchodzimy święta kościelne, to obchodźmy je jako święta kościelne, uszanujmy to, że to jest Boże Narodzenie, a nie jakieś White Christmas, tak? Nie, Christmas to by było jeszcze, że, że Narodzenie, Dzień Chrystusa, czyli jak to, White Holidays, tak? Białe Święta, po prostu, nie, no nie. No, tak. Więc jeżeli chodzi o te traumatyczne rzeczy, to jeszcze traumatyczne są w życzeniach. No, no tak, to tak jak mówiłyśmy, nie? No nie, bo to o pytaniach mówiłyśmy, Aha, a pytanie. o życzeniach mówiłyśmy przed nagraniem, że trzeba o nich powiedzieć. No tak, no ja, rzeczę... sama, ja sama się wyrąbałam, słuchajcie, ja sama zrobiłam takie faux pas, popełniłam parę lat temu, przy czym ktoś po prostu mi powiedział, że sobie nie życzy takich życzeń, na tyle był dorosły, bo rzeczywiście życzyłam parze, która starała się o dziecko, życzyłam, żeby to dziecko się pojawiło, nie wiedziałam, że oni przed sekundą stracili dziecko. Mm, no tak. No i przy moich życzeniach żona wybiegła, Koniec imprezy. Koniec imprezy. Zrobiłam to nieświadomie, przepraszam. Myślę, że ta osoba wie kto, kto to był. I nauczyłam się, że tak nie można. Że można no, zrobić komuś, można. nawet jeżeli ktoś o tym marzy, to można tymi życzeniami zrobić mu przykrość po prostu. Więc życzymy sobie wszystkiego dobrego, ale teraz powiedz mi na przykład czy wszędzie, bo nie wiem czy to jest tradycja czy nie, ten talerzyk na stole dodatkowy Czenio? dla... Nakrycie to zbłąkone, Zbłąkanego albo biednego, albo znaczy, chcącego mieć towarzystwo. W tym czym? roku jechałam bardzo daleko na, na święta, czyli miałam bardzo... Ostatnie rekolekcje, które miałam w Ełku, były tak daleko, że musiałam jechać na raty. I powiem Wam, że tak zaglądałam dzień krótki, więc można było, jak niektórzy nie zasłaniają okien gdzieś po drodze, zajrzeć do ludzi do domu i tak myśl mi taka przeszła do głowy. Czy jak wam utknęła w tej trasie, i zapukała, przepraszam, nie zdążę dojechać do siebie na Wigilię, czy jest u Państwa wolne miejsce, to do ilu domów musiałabym zapukać, żeby rzeczywiście mnie przyjęto? Wiesz co, ja myślę, że przyjęto by Ciebie. Gorzej by było, jakby ktoś taki właśnie z ulicy, tak taki zaniedbany ktoś i chcący spędzić z kimś. <laughs> A tu taki zaniedbany, jakby wszedł całkiem realnie, żeby Pan Jezus tam przyszedł. Ten, który się właśnie rodzi. I też warto się zastanowić, czy te święta spędzamy właśnie z jubilatem, z tym, który się rodzi. A ja czy by się cieszyło? to byś się cieszyła? To, to miał. się cieszyła. A, a miałaś taką sytuację, że sama powinnaś tak poszukać? No tak, ale jeszcze nie byłam świadoma tego. Mm. Tak, miałam taką sytuację. To znaczy na pewno nie raz, ale taką jedną, która mi tak bardzo otwiera, tak się patrzy w niebo, bo mnie łzy lecą, ma jakiś taki makijaż. Sobie <słuch> to <jest te> <słuch> Że byłam na dyżurze i nie przygotowałam sobie niczego, bo, bo tak naprawdę nie miałam takiej potrzeby, bo mąż z Patrycją wyjechał na szczyny, ale wszyscy o tym wiedzieli. A nie zaprosił mnie nikt. Nikt z rodziny mnie nie zaprosił. Z jednej strony było mi przykro, bo tak patrzyłam, stałam w tym oknie i nie przyszło mi na myśl, żeby po prostu zejść niżej żeby iść na drugą stronę ulicy chyba nie miałam odwagi może za młoda byłam ale może warto właśnie o tym mówić wiesz co, wiele osób nie ma odwagi, wiele osób spędza samych są tacy, którzy chcą spędzać sami i się świetnie z tym czują tak. ale są osoby, które, którym jest z tym bardzo trudno to może warto to powtarzać i o tym mówić że to puste nakrycie które czeka na nieoczekiwanego gościa no to jest po to przygotowane mhm. więc mam I pytanie do was jak jak u Was by było, jeżeli by ktoś do Was zapukał? Jeżeli ja bym zapukała? Albo jakiś inny człowiek i powiedział, ja nie mam z kim spędzić Wigilii. Co byście zrobili? Co byście zrobili? Napiszcie to w jest pytanie. To, to jest pytanie. tak. Ja pamiętam, też miałam taką sytuację. Tam dużo przed nawróceniem, bo wiecie... Też jest taki przymus, że mimo tego, że byłam niewierzącą osobą, no to te święta, gdzieś człowiek chciał, koniecznie z kimś spędzić, że byłam poza kościołem, nie rozumiałam, że to jest Boże Narodzenie. Dlatego w tej chwili staram się to podkreślać na każdym kroku, żeby może chociaż jak taka Patrycja, taka ja sprzed 15 lat to usłyszę, to zrozumie, że nie chodzi o te wigilie tylko jako coś przy stole, nie tylko o te tak. prezenty, tylko to co najważniejsze jest dzieje się w kościele, dzieje się poza czasem, bo Chrystus się rodzi, bo Pan Jezus się rodzi, nasze zbawienie przychodzi tutaj na świat po to, żeby za mnie i za ciebie, siostro, bracie, umrzeć i żeby nas skupić, żebyśmy mogli iść do nieba. Ja tego nie wiedziałam, ale mimo wszystko czułam tą presję taką spędzenia wspólnie świąt i zaprosiła mnie mama mojego chłopaka na Wigilię. No, ucieszyłam się super, fajnie, nie pojechałam do rodziców, e, zostałam w Warszawie właśnie, żeby, żeby spędzić Wigilię. Przyjechałam na Wigilię, okazało się, że na wyznaczoną godzinę, że już jest po Wigilii, że wszyscy goście już poszli e, i jego mama powiedziała, że no to jeszcze coś zostało do jedzenia, to mam co zjeść. Więc miałam taką sytuację na przykład. No właśnie te fochy też są niefajne, to takie... No, tutaj to było hamstwo. No po prostu hamstwo, tak. Czasami człowiek nie wie, czasami brakuje człowiekowi odwagi, żeby wprost powiedział komuś, że jest nie tak, że to nie powinno być tak. I ja mam osobiście taką <grybę> prośbę, żeby nie było fochów. Że, nawet jak jesteś człowiekiem niewierzącym i masz zbitkę z tym wierzącym, to weź, odpuść odpuść, to są święta kościelne, a Hanko, nie deptaj mnie po palcach, bo ja nie mam kapci, a ty masz i to mnie zabolało. Ale... ale przepraszę. To będę tak przepraszać. Cały odcinek, oczywiście. Ale żeby nie było tych fochów, nieprzyjemności i tym podobne, uszanujcie, nawet jeśli jesteście niewierzący, uszanujcie to, że to są święta kościelne i że każdy ma prawo, a wręcz obowiązek ochrzczony iść do tego kościoła. Ale to, co mówisz o fochach... No, to jest tak, że są ludzie, którzy potrafią udawać, że są w porządku przez dwie i trzy godziny. Dłużej już nie potrafią. I wychodzą z ludzi takie potworki podczas świąt, że może jak wiesz, że takim człowiekiem jesteś, to nie pozwalaj sobie na więcej czasu z ludźmi. Jeżeli wiesz, że możesz ich poranić, i może możesz ich poranić zupełnie nieodwracalnie. Obrazić, poranić i tyle. Tak, kochanie i jeszcze taką mam tutaj do Was dodatek, tak jak widzicie, nagrywamy pod koniec miesiąca ja musiałam odpocząć adwent wcześniej obrona pracy skończenie książki tej Żydowskie Korzenie, o w ogóle mam ją tutaj możesz podać pod, pod tak. o, tą książeczkę wiecie, po obronie zaraz książeczka do druku, która wyszła w adwencie Żydowskie Korzenie, Szaty chrzcielne albo Singulum i kolorów Liturgicznych Święta trudne bardzo w tym roku też i nie ukrywam, że po prostu musiałam odpocząć. Stąd ten napis: Holidays. Miałam wyjątkowe, wyjątkowy odpoczynek, po prostu zamknęłam się i wychodziłam tylko na Mszę Świętą, i nie miałam siły, żeby zrobić cokolwiek innego. Bardzo Was proszę o modlitwę, ale też z tego powodu. Po prostu nie zdążyłam nagrać odcinka Biskup Też Człowiek w styczniu. Jak się zorientowałam wczoraj, jaki jest już dzień tygodnia yy, i dzień miesiąca, to stwierdziłam, że na pewno nie zdążę. Więc wybaczcie mi to. Yy, I jest, będzie odcinek w lutym, najbliższy Biskup Też Człowiek. Yy, I cały czas czekam od Was oczywiście przez platformę kontaktową, jak wiecie, przez na stronie www.patrycjachurla.pl. Możecie proponować, których biskupów byście chcieli jeszcze w tej serii zobaczyć. To masz jakiegoś, którego byś chciała zobaczyć? Czy już z wszystkimi twoimi kochanymi nagrałam? Nie nie chcę zobaczyć. Znaczy nie mam. <grym> nie <śmulet> <taki> takiego, o którym marzę. Mam swoich ulubionych, ale już ich widziałam. No dobrze. <grym> <To> może? <taki> może wy macie takich, o których marzycie? Czy o czymś jeszcze miało się powiedzieć? Nie, chyba już wszystko. Dużo radości. W tym Nowym, nowym roku, roku. Uśmiechu. Tak. Miłości. I podzielcie się z nami. Jeżeli macie, jeżeli macie sposób na to, jak spędzić Święta bez traumy i te, i wielkanocne, to zapraszamy no może, do może podzielenia być, się. Może być też tą traumą. Może być to czerwone, zielone. Tak. Byle było fajny nastrój. Ale jeżeli super. was... Podzielcie się też, bo może są inne rzeczy, które was dotykają. Warto by było powiedzieć tak. ludziom, że by czego tak. nie no robili. Może, może po prostu pewne po prostu. rzeczy są, których... Nie, wiemy, nie wiedzymy, też. Tak, I my nie, my, nie, my nie wiemy. wiemy. No to tak jak ja tak. znam tą sytuacją, którą ja. miałam. Też tak. nie wiedziałam, że zrobię coś niegrzecznego. No i z tak takim że... uśmiechem was Wszystkiego nie, dobrego, wszystkiego z Panem Bogiem. Pa. Do zobaczenia.